Minionej soboty przy Szkole Podstawowej w Simorazu uroczyście oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Przede wszystkim dzieciaki, które mam nadzieję będą korzystać z tego boiska, które dzisiaj uda się otworzyć. Przede wszystkim podziękowania należą się, myślę, mieszkańcom Simoradza, ponieważ oni zainicjowali to, że Fundusz Sołecki, który raz w roku zostaje przeznaczony na różne inwestycje na terenie sołectwa, przeznaczyli całość tych środków na wykonanie wkładu własnego w tą inwestycję. Około 36 tysięcy złotych. Kolejne środki, jakie zostały przeznaczone na tą inwestycję, to 60 tysięcy, które udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego. Są to środki unijne, które moglibyśmy wykorzystać na różne inwestycje sportowe, kulturalne, rekreacyjne, ale radni zdecydowali, że mając taką możliwość, im więcej środków przeznaczymy tutaj, będzie to boisko większe. Oprócz tego z samego budżetu gminy przeznaczyliśmy tutaj 200 tysięcy, więc w sumie około 300 tysięcy ta inwestycja kosztowała. Ale myślę, że to nie jest takie ważne. Ważne, żeby nasza młodzież, dorośli korzystali z tego obiektu, żeby on był żywy. Przewrót, mostek, skok przez skrzynię, na błędzie na skrzynię.